Kędra. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Radości paschalnej nie wolno zatrzymywać dla siebie, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Regina Celi ojciec święty Franciszek. Papież ponowił dziś także apel o pokój. Dni oktawy Wielkanocy, jak podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Regina Celi ojciec święty Franciszek, są jakby jednym dniem, w którym przedłuża się radość zmartwychwstania. Radości paschalnej nie wolno zatrzymywać dla siebie. Radość Chrystusa umacnia się, gdy się ją daje, pomnaża się, gdy się nią dzieli. Jeśli otworzymy się i będziemy nieśli Ewangelię, nasze serce się poszerzy i pokona strach. Ojciec Święty przestrzegał także przed fałszem w naszym życiu. Zmartwychwstały Jezus chce nas wydobyć z grobów fałszu i dwulicowości, podkreślał papież. Cari fratelli e sorelle, giustamente noi. Drodzy bracia i siostry, słusznie się gorszymy, gdy dzięki informacjom odkrywamy kłamstwa i oszustwa w życiu osób i w społeczeństwie, ale nadajmy też imię fałszowi, który jest w nas i postawmy nasze niejasności przed światłem zmartwychwstałego Jezusa. Chce On wydobyć na światło dzienne to, co ukryte, uczynić nas przejrzystymi i świetlistymi świadkami radości Ewangelii i prawdy, która nas wyzwala. Po modlitwie Regina Celi Ojciec Święty ponownie zaapelował o pokój i pojednanie. Niech łaska zmartwychwstałego Pana da pocieszenie i nadzieję tym, którzy cierpią. Niech nikt nigdy nie będzie porzucony, a kłótnie, wojny i spory niech ustąpią miejsca zrozumieniu i pojednaniu. Trzeba zawsze podkreślać słowo pojednanie. Niech wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa nastąpi pojednanie nas wszystkich z Bogiem Ojcem i między nami. Bóg wygrał decydującą batalię z duchem zła. Pozwólmy, aby On wygrał. Zrezygnujmy z naszych ludzkich planów. Wróćmy się na Jego plany pokoju i sprawiedliwości. Ojciec Święty spotkał się dziś także na placu Świętego Piotra z ponad 50 tysiącami młodych Włochów. Podkreślał, że to piękny znak nadziei. Rosja przeprowadziła atak rakietowy we Lwowie. Zginęło 7 osób, a 11 zostało rannych. Mieszkańcy Lwowa żyją w ciągłym strachu. Dziś Rosjanie dokonali kolejnego ataku na to położone zaledwie 70 km od polskiej granicy miasto. Boimy się, prawda? Nie wiemy, co dalej nas będzie czekało. Mówił posługujący we Lwowie ksiądz Mariusz Krawiec. Osoby, które zginęły dziś w wyniku rosyjskiego ostrzału na Lwów, to pierwsze ofiary śmiertelne w tym mieście od czasu, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, mówi szef obwodu lwowskiego Maksym Kozycki. Miały miejsce 3 trafienia w magazyny, które nie są obecnie wykorzystywane przez wojsko, oraz jedno trafienie w stację obsługi samochodów. Zginęło 7 osób. Według wstępnych danych 11 zostało rannych. A także jedno włączenie po stacji tego. Mer Lwowa zaapelował do wszystkich mieszkańców, aby kiedy słyszą syreny, chowali się do schronów. My bacimy сьогодні в Україні. To, co widzimy dzisiaj na Ukrainie, to ludobójstwo, którego agresor dokonuje celowo, zabijając cywilów. 7 cywilów miało plany na życie. Dziś ich życie się skończyło. Rosja prowadzi także nasiloną ofensywę w Donbasie. W wielu miejscach dochodzi do zbrodni wojennych. W Kreminnej, w obwodzie ługańskim, armia Putina zabiła 4 cywilów. Próbowali oni wydostać się samochodem z opanowanego przez Rosjan miasta. Katastrofalna sytuacja panuje w Mariupolu. Około 27 tysięcy osób może być przetrzymywanych w obozach filtracyjnych utworzonych przez Rosjan. Co najmniej 4 z nich działają w Mariupolu. Ukraina wzywa Rosję do utworzenia korytarza humanitarnego. Nie mieliśmy w ostatnich tygodniach kontaktu z rosyjskimi dyplomatami na szczeblu ministerstw spraw zagranicznych. Jedynym poziomem kontaktu jest zespół negocjacyjny, który składa się z przedstawicieli różnych instytucji i parlamentarzystów. Kontynuują oni konsultacje eksperckie, ale na wysokim szczeblu negocjacje nie toczą się po buczy. Szczególnie trudno było kontynuować rozmowy z Rosjanami. Jak powiedział nasz prezydent, Mariupol może stać się czerwoną linią. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba podkreśla, że rosyjska armia chce za wszelką cenę zmieść to miasto z powierzchni ziemi. O tym, że Rosja spowodowała w Mariupolu jedną z największych katastrof humanitarnych, mówi także przebywający w areszcie ukraiński prorosyjski polityk Wiktor Medwedczuk.
Przyjaciel prezydenta Rosji Władimira Putina apeluje, by wymienić go na obrońców Mariupola. Ja, Miedwiedczuk Wiktor Władimirowicz, zwracam się do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o wymienienie mnie przez stronę ukraińską na obrońców Mariupola i mieszkańców, którzy znajdują się tam i nie mają możliwości bezpiecznej ewakuacji przez korytarze humanitarne. Strona ukraińska wątpi jednak, że Rosja zdecyduje się na taką wymianę. Władimir Putin jest nieustępliwy w swoich działaniach. Włodarz Kremla bagatelizuje także straty gospodarcze, jakie ponosi jego kraj w związku z wojną na Ukrainie. Ekonomiści już teraz podkreślają, że rosyjska gospodarka jest na skraju największej zapaści od 28 lat. Pracę może stracić aż 200 tysięcy Rosjan. To efekt sankcji i wycofania się zachodniego biznesu. Tymczasem Władimir Putin kpi sobie z krajów Zachodu, twierdząc, że sankcje uderzają w ich gospodarki. Strategia ekonomiczna Blitzkriega nie udała się. Sankcje strzeliły bramkę swoim inicjatorom. Mam na myśli rosnącą inflację, bezrobocie i pogorszenie dynamiki gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i Europie. Spadek poziomu życia Europejczyków i dewaluacja ich oszczędności. Rosja wytrzymała bezprecedensową presję. Sytuacja się stabilizuje. Kurs rubla powrócił do poziomu z początku lutego i jest wspierany przez mocny bilans płatniczy. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał dziś Unię Europejską do zaostrzenia sankcji. Wraz ze wzrostem stóp procentowych rosną raty kredytów. Ich posiadacze z niepokojem patrzą na kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe zdecydowanie mocniej niż spodziewała się większość analityków. Podczas kwietniowego posiedzenia zdecydowała o podniesieniu referencyjnej stopy procentowej z 3,5% do 4,5%. Decyzje są podejmowane w oparciu o wskazania rynkowe. Dzisiaj z wielką inflacją, z wielkim wzrostem cen mierzy się cały świat. To jest przede wszystkim spowodowane wojną i niestabilnością, zwłaszcza na rynku cen energii, ale także na innych rynkach. Podwyższenie stopy procentowej ma zapobiec nadmiernemu osłabieniu złotego, podkreśla ekonomista profesor Jerzy Żyżyński. Podwyższenie stóp procentowych trochę zastopowało ten proces, nawet przez moment złoty się umocnił. To widzieliśmy też na przykład z pewnym niewielkim, co prawda, spadku cen benzyny. Rada Polityki Pieniężnej tylko dwukrotnie w swojej ponad 20-letniej historii mocniej podwyższyła cenę pieniądza. W sierpniu 2000 roku o 1,5% i listopadzie 1999 roku o 2,5%. To jest, można powiedzieć, powrót do tego, co już było wcześniej. Stopy procentowe też były wysokie i trzeba było płacić za to kredyty. Teraz później był okres komfortu pewnego, a później znowu pogorszenie sytuacji. Miejmy nadzieję, że to się skończy i wrócimy znowu do tego, co ja uważam za normalność, tak, dla polskiej gospodarki, czyli 1,5-procentowa stopa referencyjna Banku Centralnego. Wzrost stóp procentowych o 1% jest jednak sporym zaskoczeniem dla kredytobiorców. Ceny rat po raz kolejny pójdą w górę. To jest tragedia dla wielu młodych rodzin, bo młode rodziny zazwyczaj kupują na kredyt mieszkania dla rolników, dla przedsiębiorców i potrzebne są tutaj działania osłonowe. My jako Polskie Stronnictwo Ludowe proponujemy, aby polskie banki z kapitałem polskim po prostu wyzerowały marże. Mówi poseł PSL Urszula Pasławska. Walka z inflacją nie powinna odbywać się kosztem polskich rodzin, zaznacza poseł Porozumienia Michał Wypij. Szukamy sposobu na walkę, skuteczną walkę z inflacją, to zacznijmy od rządu. Zacznijmy od ograniczenia rozrostu biurokracji, która rozrosła się niesamowicie w ciągu ostatnich 5 lat. Sama Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ponad 300% zwiększyła ilość etatów. Myślę, że tutaj szukajmy sposobu, a nie szukajmy oszczędności w kieszeniach polskich rodzin. Z kolei Platforma Obywatelska w najbliższym czasie ma przedstawić projekt ustawy o ochronie polskich rodzin, które spłacają kredyty hipoteczne. Ustawa ma umożliwić przywrócenie wysokości rat kredytu do poziomu z końca roku, podkreśla przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Który przede wszystkim zadba o to, jeśli oczywiście przekonamy większość rządową w parlamencie, aby państwo i banki, bo i państwo i banki zarabiają na inflacji, a tracą obywatele, żeby państwo i banki wzięły odpowiedzialność finansową za
przywrócenie wysokości rat kredytu do poziomu z końca roku. Zapowiedź przewodniczącego Platformy Obywatelskiej pokazuje, że Donald Tusk nie do końca rozumie obecną sytuację, podkreśla profesor Jerzy Żyżyński. Donald Tusk powinien zająć się sprawami, na których się zna, jeżeli się na czymś zna w ogóle, a w każdym razie nie zajmować się sprawami, na których się nie zna i których nie rozumie. Normalizacja poziomu stóp procentowych może nastąpić nawet za 2 lata. Pandemia oraz trwająca na Ukrainie wojna uwypukliły problemy polskich rolników. Produkcja rolna znajduje się na granicy opłacalności. Zaradzić ma Krajowa Grupa Spożywcza, której powstanie zapowiedział resort rolnictwa. Rosnące koszty to teraz największy problem polskich rolników. Pan Krzysztof zajmuje się produkcją mleka, jednak jak sam mówi, staje się to coraz mniej opłacalne. W tym momencie soja, kosmiczne ceny, rzepak, kosmiczne ceny. Witaminy dla krów. No i po obliczeniu tych wszystkich kosztów no zostaje jakaś pula pieniędzy z tego, co dostanę po prostu wypłatę za mleko z mleczarni. Koszty produkcji rosną, nie rosną za to ceny w skupach. Rolnicy często zmuszeni są do sprzedawania swoich produktów za niskie kwoty. Takie, które ledwo zwracają im poniesione koszty. Transakcji nie ułatwia słaba pozycja negocjacyjna rolnika indywidualnego, mówi ekonomista profesor Tomasz Rachwał. Słaba pozycja polskiego rolnika wynika przede wszystkim z małych możliwości negocjacyjnych, ponieważ kiedy oferuje się bardzo mały wolumen dostaw, to oczywiście się jest malutkim podmiotem, który trudno tutaj, żeby dyktował ceny. Szereg działań, które mają na celu poprawę sytuacji polskich rolników, podejmuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, walcząc m.in. z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej. W zeszłym roku sprawdzał na przykład ceny owoców i warzyw w sieciach handlowych, co pozwoliło oszacować, ile na swoim towarze zarabia rolnik, a ile pośrednik. Pracownicy inspekcji rozpoczną swoje działania w dużych sieciach handlowych. Następnie, na zasadzie kroku wstecz, sprawdzą kolejne podmioty znajdujące się w łańcuchu dostaw aż do producenta rolnego. Dzięki temu zostaną ustalone ceny polskich owoców i warzyw oraz marże osiągane przy sprzedaży dalszym nabywcom, w tym marże pośredników i sieci handlowych. Tylko w zeszłym roku w wyniku przeprowadzonych kontroli UOKiK nałożył na nieuczciwych kontrahentów kary na kwotę 200 milionów złotych. Pod koniec lutego Rolnicza Solidarność wnioskowała do resortu rolnictwa o wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej nowych przepisów na wzór Hiszpanii, gdzie odbiorcy muszą zapłacić rolnikowi za towar przynajmniej tyle, ile wyniosły koszty produkcji, mówi Janusz Gargała z Rolniczej Solidarności. To jest ta ustawa, której oczekują rolnicy, czyli zabezpieczenie, że rolnicy mogą spokojnie produkować i sprzedawać ten produkt przynajmniej po cenie produkcji. Rozwiązaniem tych problemów, jak zapewniał wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, ma być Krajowa Grupa Spożywcza. Będzie w stanie opanować wiele wahań cenowych. Wielką nadzieję czynię z Krajową Grupą Spożywczą, że będzie łamać te zmowy cenowe, żeby rolnicy otrzymywali godne zapłaty za swoje produkty rolne. Ekonomista profesor Tomasz Rachwał ocenia, że trzeba wspierać rolników, którzy podejmując oddolną inicjatywę łączą się w większe grupy producenckie. Nasze wysiłki tutaj jako państwa powinny też iść w kierunku wzmacniania tych podmiotów. Czyli nie tyle tworzenia jakiegoś molocha, nigdy tworzenie takiego dużego podmiotu jeszcze, który jest tutaj sterowany przez państwo, nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina rolnikom, że mogą zawiadamiać ich o nieuczciwości dużych kontrahentów, na przykład poprzez formularz na stronie internetowej UOKiK-u. Wojna na Ukrainie przyspieszyła proces dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce. Nazwy i symbole upamiętniające komunizm oraz inne systemy totalitarne muszą jak najszybciej zniknąć, podkreślają historycy Instytutu Pamięci Narodowej. Mimo że ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego weszła w życie przed 6 laty, to jednak do dziś nie brakuje w Polsce pomników oraz ulic poświęconych Armii Czerwonej czy Gwardii Ludowej. Agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę nasiliła potrzebę dokończenia procesu dekomunizacji przestrzeni publicznej w naszym kraju. Apeluję do samorządowców o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm.
Najwyższy czas nadrobić zaległości w tej dziedzinie. To apel prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Karola Nawrockiego. Do usunięcia 4-metrowej statuły symbolizującej komunizm dąży gmina Żukowo, mówi jej burmistrz Wojciech Kankowski. My nazywamy ją Iwanem, natomiast jest to żołnierz radziecki z pepeszą i z granatem. Oczywiście gwiazda jest nieodłącznym atrybutem. I chcemy go usunąć z przestrzeni publicznej. Dekomunizacja w świadomości Polaków, jak wskazuje historyk dr Maciej Korkuć, jest obecna, a na tle ostatnich wydarzeń na Ukrainie nabiera jeszcze większego znaczenia. Nie możemy sobie wyobrazić jako normalnej sytuacji, w której reżimy, które mordowały naszych obywateli, mają dzisiaj miejsca pamięci wychwalające te reżimy. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że dzisiaj na Ukrainie ktoś oczekuje, że Ukraińcy będą stawiać pomniki armii rosyjskiej, która na nich najechała. To, co się dzieje na Ukrainie, nam dodatkowo uświadamia, czym był czas przeszły dla Polski, który dzisiaj jest teraźniejszością dla Ukrainy. Instytut Pamięci Narodowej czuje się odpowiedzialny za kwestię dekomunizacji, mówi dyrektor oddziału IPN-u w Lublinie dr Robert Derewenda. Choćby z tego powodu, że badamy zbrodnie komunistyczne przeciwko narodowi polskiemu, więc z drugiej strony nie możemy pozwolić na to, aby w przestrzeni publicznej były obecne obiekty, które świadczą o dominacji komunistów, o ich triumfie, o wszystkim tym, co związane tak naprawdę ze zbrodniami przeciwko narodowi polskiemu. Propaganda komunistyczna musi zniknąć z przestrzeni publicznej. Raz na zawsze trzeba powiedzieć, kto był bohaterem, a kto zdrajcą, podkreśla dyrektor gdańskiego IPN-u dr Paweł Warot. Żeby Polska była wolna, to niestety, ale i również w przestrzeni publicznej, przestrzeń publiczna musi być czysta, wolna od komunistycznego zakłamania. Jednym z takich sposobów wtłaczania do głów tego, że komunizm właśnie jest tą prawidłowością, która nas spotkała i żadna inna nie mogła nas spotkać, właśnie była przestrzeń publiczna. Pomniki, nazwy ulic, to wszystko miało też uświadamiać Polakom, że to byli bohaterowie, pomimo tego, że jak sami wiemy, często byli to zbrodniarze i zdrajcy. Na cześć i pamięć, godne uhonorowanie zasługują nasi polscy bohaterowie, których, jak pokazuje historia, nie brakuje. A to były informacje dnia. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem. Dzisiejsza noc nieznacznie cieplejsza od pozostałych, ale jednak w wielu regionach może popadać. Szczęść Boże, Krystian Kuczkowski, czas na prognozę pogody. Deszcz ze śniegiem popada na wschodzie, w centrum, a także na Górnym Śląsku, Małopolsce i na Podkarpaciu. W całym kraju dominować będą chmury. W górach i w obszarach podgórskich pojawią się przymrozki do minus 2 stopni, a na pozostałym obszarze temperatura będzie nieznacznie dodatnia. Na ogół 1-3 stopnie. We wtorek przewaga zachmurzonego nieba i w wielu regionach okresami możliwy jest słaby deszcz, a także deszcz ze śniegiem. Jedynie na zachodzie temperatura przekroczy 10 stopni. Na wschodzie, południu i częściowo w centrum będzie najzimniej, przeważnie 5-7 stopni. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1004 hektopaskale. W środę, na południu, wschodzie, a także w centrum popada okresami deszcz. Niezmiennie na zachodzie i Wielkopolsce i uwaga, na Pomorzu temperatura będzie najwyższa, 13-14 stopni. Bardzo chłodno będzie na wschodzie, w centrum i od Małopolski po Podkarpacie, 5-6 stopni. W tym wydaniu pogodowym to już wszystko. Z Panem Bogiem.